Witam Was w po głowie. Przypomnę Wam, jak historia się bardzo powtarza. W 2013 roku zginął bardzo znany aktor Paul Walker, który nie tylko był aktorem, ale również był reżyserem. W pewnym momencie kręcenia filmów w serii Szybcy i Wściekli postanowił zrezygnować z bycia aktorem i w ogóle ciągnięcia tej serii filmów. Z jakiego powodu? Z takiego, że zrozumiał, jaki jest sens bycia aktorem. Zrozumiał, że aktorzy, piosenkarze to po prostu najemnicy tej góry, która poprzez filmy, utwory muzyczne programuje ludzkość. Mało tego, jeszcze poza tym, że był reżyserem, aktorem, działał bardzo aktywnie na arenie charytatywnej i pomagał ludziom z Filipin, z terenu, na którym wydarzyła się bardzo duża tragedia. W pewnym momencie jednak odkrył, że ktoś chce rozprowadzić na terenie Filipin środek sterylizujący. I po tej akcji, kiedy chciał to ujawnić, zginął w wypadku samochodu. Przypomnę również, że w podobnym momencie swojego życia zginęła również księżna Diana, kiedy chciała ujawnić, ponieważ bardzo dużo wiedziała rzeczy na temat areny, w której żyła, w temacie świata, w którym żyła, również zginęła w wypadku samochodowym. Bardzo mnie zastanawia ten fakt eliminowania jednostek, które próbują ujawnić prawdę, ponieważ jest dużo ludzi, którzy tą prawdę ujawniają na tym świecie, ale jest nas bardzo dużo. Są też ludzie, którzy jawnie mówią o tym, że ludzie są karani, ludzie są karani śmiercią za nieposłuszeństwo. To jest bardzo zastanawiające. Bardzo wiele takich przypadków możemy odnaleźć w historii ostatnio, od dobrych kilkudziestu lat, od kiedy powoli prawda zaczęła się ujawniać. To jest bardzo zastanawiające. Bardzo. I również my powinniśmy mieć tego świadomość.